Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie, to już czwarty odcinek Jagged Alliance i tak jak widzicie będziemy atakowali rdzawisko. No sądzę, że będzie bardzo interesująco po zdobyciu wioski Rynie. Teraz pora na kolejny sektor. Ten sektor posiada bunkry i okopanych przeciwników, no i jeszcze podobno może ukrywać się tam nasz stary znajomy Bastian, więc zobaczymy co tutaj się będzie działo. Dodatkowo do oddziału wynająłem w tym czasie Barego po to, aby mieć speca od materiałów wybuchowych, bo podobno tam znajdują się, no i gdzieś tutaj w okolicy jest pole minowe, tak też jakiś spec od materiałów wybuchowych też nam się przyda. Zapraszam serdecznie, zobaczcie co będzie działo się na rdzawisku i na tej walce. Idziemy 5 najemnikami, bo nasz szósty, czyli ten mój z dużą ilością dowodzenia, właśnie trenuje oddziały milicji w wiosce. Okej, pora na rozgrywkę. Okej, jesteśmy gotowi, moi drodzy. Cały 5-osobowy oddział jest tutaj. Możemy w sumie włączyć im skradanie. Gdzie oni te dzieła znaleźli? I kind of feel sorry for those Legion boys. Some of them are really cute, like that last guy who ran away from us. Oj, dziewczyny rozglądają się za oddziałami. A no tak. Jakby ktoś się z was zastanawiał, to Fox nie za bardzo... Bun za bardzo nie przepada za Fox. So you agree he was a... What was it? Temptation? Interesting. Chodźmy tu do Bastiana. Ja wiem, czy przypadkiem nie trzeba byłoby się rozstawić. A, no właśnie, dobra. And now you've come to meet my big family. Yes. Big family, many mouths. So true. Yeah, so true. But I'm sure our friends here are willing to help. O, panie kolego, my ci nie będziemy płacić, co? Będzie walka? Jaka gościnność. That's right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Wait, what shack? It's actually just a lean-to. Not like a... Stash? Hey. Oj, oj. No, I would never. But Bastian, you were so proud when you told us about how you've been stealing from your friends for so long without them noticing. Don't be shy about it now. Ej, już właśnie. Kopaliśmy kolegę. On uciekł. A my możemy sobie zobaczyć, co on tu miał. I will fall on them like a tree in the forest. Amunicja 50 do karabinów maszynowych, snajperskich, broni krótkiej. Słuchajcie, takie rzeczy. Padam. A propos, jakbyście nie wiedzieli, to pamiętajcie, że w czasie deszczu broń łatwiej się zacina. A my... No właśnie. Mamy sporo tutaj rzeczy do eksploracji. Ale przede wszystkim ja wiem jedno, że przeciwnicy są... Tu nic nie ma. Tu możemy zobaczyć te zioła. Weźcie te zioła. I tak jak mam przeczucie, to właśnie przeciwnicy będą rozlokowani w dwóch miejscach, ale zacznijmy to sobie od tego miejsca, żebyście wiedzieli, bo tu są bunkry, więc oni na pewno będą tu gdzieś w tej wiosce, ale można, wiosce, obozie, można to zaatakować tu z góry, ale można też zaatakować z tej strony, z flanki i od przodu. Więc rozstawimy naszą piątkę tak, żeby wszyscy mieli dobre lokalizacje. Wręcz przeciwnie bym powiedział. Zobaczyli kogoś? Oni jeszcze nie widzą. Wręcz przeciwnie, sądzę, że ci, co korzystają z pistoletów i z materiałów wybuchowych, będą musieli podejść blisko. Fox i Barry. Tak się zastanawiam, czy tamtą stroną, czy tą. Tutaj nie za bardzo mi się podoba, bo tutaj bunkry mogą być takie. No nie za dobre, ale weźmy. Weźmy całym oddziałem, chodźmy tędy. To wzgórze wygląda bardzo sympatycznie. Wiecie, zawsze. O.
Niech wejdą. Zawsze, jak to się mówi, zaleta wysokości terenu w przypadku takim wypadku może mieć. A weźcie to tak. Weźmy te zioła. I tu. I teraz tak, naszych dwóch snajperów trzeba będzie rozlokować. Naszych dwóch snajperów, mówię oczywiście o Kalinie i o... I tam mamy jakieś, tak, tu jest cmentarzysko, ale to będziemy sobie eksplorować później. Naszych dwóch snajperów, moi drodzy, musimy rozlokować w bardzo sensowny sposób. Uważam, że Bones może podejść tu. A w razie co, do pomocy damy jej Barego. Bones, pokaż mi, jak ty ich widzisz. Korpus, głowa, zaskoczenie. Dobra. To Barry widział nawet. Dobra, Bones. Okej, okay, jeszcze nie, jeszcze nie. Najważniejsze jest to, żeby... dobrze obczaić teren, nie? Time to take cover. Tak jest i... nie, nie. Poobserwujmy sobie. Maksymalnie wąs, żebyś mogła tutaj użyć. Barry ma fajne linie głosowe. Odzyskaj sobie części. Barry kogoś widzi? Tak, widzi. No to w razie co, Barry? Nieduży zasięg mamy z rewolweru, ale jakby ktoś tędy przebiegał, to go Barry może ściągnie. Teraz nasza grupa trzech komandosów pozostałych. No i musimy tutaj pójść pojedynczo. Na początku zaczniemy od rozstawienia, wiecie, tu nie ma tutaj spacerów grupowych. Snajper musi mieć drugi, najlepszą pozycję, czyli Kalina. Kalinka, chodź o tu. Wszędzie znajdują zioła. Mamy cmentarzysko rzeczywiście. Słyszę, Kalina... nie wiem, Kalina widzi jednego. Dobra, no to zawsze widzi jednego, nie? Może być. Dobra. Teraz idziemy naszą koleżanką Fox i steroidem. Polak na sterydach. Chodźcie we dwójkę tu. Dookoła. Dookoła. Zioła, dobra. Później będziemy chodzili i szukali ziół. Idziemy w krzuny. I teraz tak. Steroid tu. Fox tu. Tu jest dużo drzew. Zobaczcie, jest bardzo dobra osłona. Tu bym powiedział nawet rewelacyjna. Fox proponuje, żebyś próbowała tu przejść. Okej. Okay. Nie widzi jej. Jeszcze mamy zioła. Czy ja mogę... dobra, ona na razie jest niewidoczna, niech ona się schowa za zasłoną. Asteroid, niech sobie podejdzie tu. On widzi czterech. Skryj się, ale też w razie co pole do obstawu. Akcję i zabawę będzie zaczynała nam Foxik, bo jest najbliżej. Ale musimy cholernie uważać, mówiąc nieładnie. Dlatego, żeby to zrobić sensownie. Boom. Zaskoczeni, jeden zdjęty. I Fox ma pełną pulę punktów i to jest po prostu przefajne.
Jeszcze mogłaby strzelać. Darmowy ruch. I co? Podejdźmy jeszcze nawet tu i wrzućmy obserwację tego sektora, jakby tam ktoś biegał. Nie za dużo może Fox, ale zawsze w ten sposób. Niech przeciwnik się męczy. Ruszył się. Nie poszło. Nie, tam Kalina siedzi chyba za bardzo za krzakami. No, to chyba był steroid strzelający. A, on wystawiony. Jeżeli... Zobaczmy. Barry, czy dorzucisz granatem? Zobaczmy, jak będą działały granaty u Barry'ego. Zobaczcie. To taki granat stożkowy, bym powiedział. Fajny. Tu dostanie dwóch, ale tych dwóch mnie interesuje. Poszedł. Ależ kapitalnie. Ile Barry jeszcze ma punktów? No to się schowaj. Ale z grubej rury żeśmy im wjechali. Wynajęcie Barry'ego to jest mega rzecz. Teraz moi snajperzy. Kalinka widzi jednego. Którego widzisz? Tego. 39% na głowę, a może strzel po prostu w korpus. Kalinka zyskuje strzelectwo za piękny strzał. Steroid widzi dwóch. Daleko, ale może... Jak na razie skutecznie, ładnie. Pięknie. O, a czemu? Zasięg? Foksik, zasięg? No, zasięg. I z jednej, i z drugiej ręki. Tak też Foksik na razie... No, te pistolety są jednak krótkie. Dobra. Bones, widzisz ty kogoś? Jednego. Którego? Tego. Okej. Bonesik tu. Będzie trudne? Strzelmy mu normalnie w korpus. I pozbyliśmy się. Morale jest wysokie, dobre zabójstwo. Wszyscy wykonali swoje punkty akcji. Moi drodzy, lecimy dalej, no bo jest wrogie posiłki za 30 sekund. Czyli jeszcze ktoś tu wbiegnie. Jeszcze dwóch. Czyli mamy w tym momencie trzech. Uwaga, bo właśnie Fox jest wystawiona i... Właśnie, najgorsze są te serie. No, Barry żyje. Okej, samochód wybuch. Jeden się zabił z wybuchem samochodu, no bo granat Barry'ego zrobił swoje. Musimy się przekraść powolutku. Okej, i obserwacja. Steroid, do przodu. Widzisz go? Steroid go widzi. Ale jest bardzo daleko, więc nie będziemy nawet podejmowali tutaj akcji. Steroid, Kalinka, chodź, bo ty dziewczę. Dziewczę drogie, będziesz nam tu potrzebna. Sądzę, że będę za drzewami. I możemy się schować.
Dobra, Barry z tej strony widzi i dwóch. Ale Barry nie ma takiej broni, żeby to zrobić. O, 41. Jest szansa, że Barry go trafi. Nie ma. Połóż się, Barry. Ile mam szans? 50% na korpus. I tak zrobimy. Piękna kulka. Jeszcze jeden zostanie na terenie, tam daleko. I w sumie posiłki. Biega jeden. No bo posiłki raczej wyjdą z bunkra. To nawet nie ma się co tutaj, wiecie, spodziewać jakichś, że tak powiem, cudownych rzeczy. Tylko Bunz go widzi. Quiet and efficient. Easy shot on an unsuspecting target. 50% na strzał w głowę. A spróbujmy. Coming undetected. That is it. W przypadku Bunz nie ma, że tak powiem, ale tu jeszcze są oddziały, więc wiecie, my sobie możemy eksplorować. Barry, chodź tu, Bunz też. Szybciutko nam poszło, pytanie czy nam tutaj nikt nie wyjdzie, nie? Słuchajcie, zróbmy tak. Niech oni sobie we dwójkę zajmą się eksploracją, a w razie co... No, Fox, chodź tu z zioła, zbieraj steroid, chodź o tu. Oni mogą wyjść z bunkra, chodź o tu steroid. W razie co, jakby ktoś tam wyszedł, obstawiaj to. No i zostaje nam jeszcze Kalinka. Chodź o tam. Poobstawiacie ten teren w dwójkę, a tu ta trójka będzie nam eksplorowała. Wiecie, w razie co, mamy teren pilnowany. Tak, Fox. Dobry kałach, nie jest zły. Szybciutko, eksplorujemy, eksplorujemy, jeszcze możemy tutaj coś znaleźć, pewnie, podejdź tam, a nasza dwójeczka najemników zaczniemy od tej strony, tak? Friedrich. Monika Sondergaard here. Monika Sondergaard here. No zbadaj to. Heinz. What next? Spring, coś tam to nie jest imię. Ktoś tu zakopał. O, fakty i mity. I granaty trzonkowe. Tylko test inteligencji trzeba zdać. Zobaczmy te kości. Niech Bóg ma ich obierze. Nie wiem, czy Baremu się to może nie spodobać. Weź, odkręć się, bo ty jesteś... Nie możemy zakłócać spokoju z malem. Dobra, nie będziemy robić takich rzeczy. Nie chcę tracić najemnika, że tak powiem, od razu na starcie. Zbadaj Heinz. Łup. O! Zwiększa umiejętności strzeleckie. Kurtka. Kurczę, ale fajne dropiki poleciały. Nie powiem. Monika Sondergaard moving. W ogóle też, moi drodzy, na pierwszym odcinku, jak macie tam lokację z naszą, że tak powiem, startową pozycją, nie powiedziałem wam tego wcześniej, bo sam się dowiedziałem dzięki komentarzom i live'ie na Twitchu. Jeżeli pamiętacie, tam nie mogłem otworzyć... Zapraszam w ogóle do tego odcinka, zapraszam do wszystkich na YouTubie. Jak dobrze pamiętacie, tam była obok tej naszej szefowej, córki prezydenta, taka zakratowana wiata. I tam trzeba użyć nożyc od boku, żeby wejść i tam jest dropik,
który się przydaje. Ja oczywiście zamierzam jednym z najemników tam pójść. Pieniądze są zawsze dobre. Dobra, czy my mamy tu wszystko wyeksplorowane? No nie, te kości to może nie będziemy tego robić. Tutaj coś mamy? Nie, już nam się wyłączyło. Pamiętajcie, Alt daje nam możliwość, że tak powiem, podświetlenia eksploracji. Dobra, w ten sposób zdobyliśmy, moi drodzy, bardzo mi się wydaje sprawnie tutaj lokację. No i co? No i pora teraz na bunkier. Dlatego zapraszam Was na jeszcze jedną strzelaninę w tym odcinku. Okej, mamy pierwszy raz walkę w zamkniętym pomieszczeniu. Enemies. Okej, Barry jako pierwszy się ustawił. Kurczę, nie będzie to łatwe. Musimy to rozwiązać bardzo łatwo. Na razie nikt nas nie widzi, więc nie jest źle. Przede wszystkim ukryjmy się. Wiem, że ukrycie się w takim miejscu nie należy do najłatwiejszych. No ale dobra, przejdźmy dalej, moi drodzy. Fox, ty jesteś tutaj najzręczniejsza, najszybsza i najłatwiej jest szansa, że damy radę. Może tędy? Poczekajmy. No muszę mieć na pewno dobry plan na to, bo inaczej będzie kiepściutko. No i mają na pewno broń. Nie chcę rzucać, wiecie, granatami. Ten filar jest lepszy, ta strona jest lepsza. Czy tu jest krata? Jest. Jedna. Czyli tego będzie łatwiej załatwić, bo nie ma tu kraty. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. Observe. One sneaks up on the enemy like so. I will watch over this area. When I was little, I would hide from everyone. Próbujemy zrobić ciche zabójstwo. I will sneak up like a tree falling in the forest. I will try to become hard to see. A Barry, który no już się tu nie zmieści w linii, nie chce siedzieć tu. You want me to hide? Tak, zaczynamy. Komando Fox. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Idziemy z nożem. Let's play hide and go seek, but with live ammo. Fox, widzisz go? Jeszcze kawałeczek. They'll never see me. I think I can do this one from behind. Spróbujmy. 55% szans. Chyba, że sobie podejdziemy jeszcze. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Hopefully, I can do this quick and clean. O, czemu nie mogę rzucić? No. Komando dosłownie.
Odzyskajmy nóż. Let's play hide and go seek, but with live ammo. A, zróbmy to, co Fox lubi najbardziej. No dobra. On się ruszył. Właśnie, tam są siły też. This is too hard for me, and that's not something I say very often. No, nie widzi go. Time for me to get down and dirty. No i prawda jest taka, że teraz musimy sobie tutaj szybko wejść jak komandosi, że tak powiem, obstawić dwójką teren, a ktoś musi zrobić myku myku i zabić gościa. Tylko czy my to możemy przejść? Możemy. Okej, okay, relokacja sił wroga, koniec tury. Wrośnięcie, dobra, nie jest, że leci jeszcze jeden. A jak porozstawiałem na środku. Dobra. A tak pomija pancerz. Of course. Oh, just swim, Lissy. I have no cover here. The major will hear of this. Okay. I just blew one away. Tego jednego muszę sobie zdjąć. Helena here. Może nie tak zróbmy. Może Kalinka niech sobie po prostu podejdzie tu. Ach, to wszystko... O, tu. Widzi go? This should do it. Z tej odległości głowa. 10 punktów akcji, 71%. That was pretty good for a girl. You should be proud of yourself. Bones, podejdź, bo mamy wystawioną Fox i tam mogą wbiegać smurfy. It will do. Chodź, mięśniaku. Będziesz mi tu obstawiał moją... Ja, okej. Okay. Moją foksikową. A Barry, Barry tu. We have agreement. Dobra. Koniec tury. Leci następny. Kurde! Yes? Fox jest za daleko. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me. Skoro anyway. Się bawisz nożem. Na maksymalnym zasięgu 65% szans. Monica Sundegaard here. A Monika ci go. As good as done. Trafienie krytyczne. Nie wystawiaj się Monice. How can I assist? What next? What next? Fox jeszcze zabierzemy z linii strzału. If you think it's a good idea. Nie zostały nam... A, bo to potrzebuje tu 4 punkty akcji. Dobra, i Kalinka jeszcze. Ja. Steroid.
No i Kalinka. It is luckier there than here, yes? I will watch over our party. Widzicie, mam nadzieję, że przeciwnik popełni jeszcze raz ten błąd. Popełnił. Bary. I jedna kulka. I jeszcze jeden. Pięknie. Cudnie. Don't tease me. Kapitalnie zostało to rozegrane. A wiecie, kim go zabijamy? Zabijemy go foksikową. Należy mu się. Miss. That's how I deal with handsy creeps. Tylko że mamy problemik. You just like watching me walk. Jest jeden, nie widać celu. Ale dwóch jeszcze. Jeszcze. What's on your mind? Okej, cała tura moja. Barry Unger. Barry widzi. I have good odds of hitting enemy. Like explanation how this occurred. I will shoot at enemy when available. Ale od tego mamy tu snajperki, więc. Więc że tak powiem, od tego jest Kalinka. Have a good shot. Nie trafi, nie zabiła. What do you want? No to będzie musiała to. No to będzie musiała to zrobić Burns. Easy. Nie będziemy się tu cackać. A, przebiło na wylot. Czyli jeden został ranny. Steroid w razie co. This one will fall before me. Kapitalnie, szybko, sprawnie. Jak wielu nieprzyjaciół. Coś tu się... ten. Dobra, szybciutka eksploracja i oczywiście, moi drodzy, po to, żebyście wy wiedzieli, co tutaj cennego jest na tej lokacji. Podnieście wszyscy. Podnieście. Pomyliły mi się klawisze. Okej, okay, zobaczmy, co mamy w tym pierwszym pomieszczeniu, ale kapitalnie wyszło nożem tym, więc, że tak powiem, coraz więcej rzeczy nam się udaje. Chodźmy tu. 1200 kasy, to jest, bym powiedział, dniówka medyczna dla niektórych. Szafa, a w szafie pancernej mamy... No, amunicja może być. No to przecież to jest bunkier, moi drodzy. Tutaj nic nie mamy. Z tego gościa wyjęliśmy już sobie nóż, którym dostał. Więc lecimy dalej. Kałach nam się przyda. A, to już moi wzięli, to jednocześnie się, że tak powiem, pobrało. Dobra, chodźmy tu. We got this. No dobra. You got it. Dzień dobry, dzień dobry. What's that? A ja wiem, że wy tu na pewno dużo rzeczy fajnych znajdziecie. Tam coś się podświetla. Patrzmy, tu się coś podświetla. I should be working out. Trzy rzeczy nam się podświetlają. No pobierzcie to. Jakoś tak. O! Krawędź z II wojny światowej. MP40. Ciekawe, ciekawe. Przyda się. Tak. Yes?
Nieudany. Okej. Burns musi to zrobić. Udany. Wśród dokumentów na stole znajduje się mapa pól minowych. Okej. I że ona zmienia... A, ta bombastyk zmienia układ ich min. Czyli tam tym bardziej nam się parę przydaje. Jest karabin maszynowy, ten, o który nam chodziło. Znaleźliśmy karabin maszynowy. With certainty. We should take a closer look at this. Kolejny karabin, ale to już pistolet maszynowy, nazywając to po imieniu. Idziemy dalej. O, uwaga. Nie ma przeciwników, dobra. You got it. Get ready. They're here. To get this party started. Alete! Ale wlazłem. No w sumie był tekst, że znajdują się jeszcze przeciwnicy, a ja latam se eksploruję. Fox, nóż. Fox go widzi, kolejna. Dawaj, kalinka, ile masz strzałów? Głowa 43%. Dobra. Tak jak widzicie, jeżeli macie komunikat, że teraz nauka dla was, że to nie jest czysty teren, to teren nie jest czysty. A po co ja to mam przecinać? Poeksplorujmy. O, soczewka! Czy będzie mogli sobie, że tak powiem, amunicja. Pistolet. I jesteśmy na etapie. Co my tu mamy? Strzelba! Ale się wyposażyłem. Zobaczmy. To tyle. Jesteśmy... Nie jesteśmy nawet ranni. Ktoś dostał draśnięcie. Fox dostała draśnięcie. Słuchajcie, no, zabandażujmy się. To akurat jest rana, która w przeciągu dosyć szybkiego czasu nam wróci. No i oczywiście powstańmy, bo to... Tak jest. Słuchajcie, bunkier wyczyszczony, czyli w ekspresowym tempie udało nam się to zrobić. No i co? No i teraz zadanie kolejne. Musimy jak najszybciej odnieść ten karabin, wrócić, prawda, i zająć lokację tam, gdzie jest to pole minowe, bo mamy już Barego. Nasza najprawdopodobniej będzie szkoliła, a piątka najemników, tak jak widzicie, która powoli zdobywa kasę i sektory. O, steroid awansował. Tak też w następnym odcinku powiem wam, co zrobiłem ze steroidem. Na co tam awans został wydany. Tak też, moi drodzy, w następnym odcinku już atak na pole minowe, no chyba, że coś się w tym czasie zmieni. No dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia, hej, hej!